Badania wskazują na wzrost zużycia cytostatyków. Są to leki stosowane w terapii przeciwrakowej. Ich działanie jest różne i zależy od konkretnego farmaceutyku, ale tak najogólniej mówiąc, powodują one inhibicję lub całkowite zablokowanie replikacji DNA, a więc powielania materiału genetycznego w komórkach nowotworowych. W ostatnim czasie nastąpiła zmiana w osobie terapii i coraz popularniejsza staje się terapia doustna. Niestety w tym momencie bohaterowie naszej historii stają się jej czarnymi charakterami. Ta zmiana sposobu terapii spowodowała eliminację elementu podczyszczania ścieków stosowaną w przypadku ścieków szpitalnych. Stało się tak, ponieważ aktywne metabolity, substancje pokrewne, jak i niezmetabolizowane części są wydalane przez pacjentów w domach i trafiają do ścieków komunalnych. Te następnie wpływają na klasyczne oczyszczanie ścieków, gdzie, ze względu na swoją niską biodegradowalność, nie są dostatecznie usuwane. W dalszej kolejności trafiają one więc do wód powierzchniowych i gruntowych. Ich strężenie w środowisku wodnym jest różne i zależy od lokalizacji, matrycy, jak i konkretnego leku, ale może dochodzić nawet do ćwierć miliona nanogram na litr. Oznacza to, że one mogą stanowić one zagrożenie dla organizmów wodnych zwierzęcych, jak i roślinnych. Warto nadmienić, że farmaceutyki ogólnie są projektowane w taki sposób, aby przejawiać działanie biologiczne wpływając na układy fizjologiczne już przy niskich dawkach. Ponadto w wodach mogą występować efekty synergistyczne i adytywne cytostatyków oraz innych stresorów. Leki te więc mogą wywoływać toksyczność ostrą, jak i chroniczną. Mimo, że istnieją pewne doniesienia literaturowe na temat ekotoksyczności leków cytostatycznych, cyto 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 wiedza na ten temat wciąż pozostaje niepełna. I ja w swoich badaniach staram się uzupełnić tę lukę. To, co jest bardzo niepokojące, to fakt, że leki cytostatyczne cyto są wykrywane również w wodach pitnych. Stanowią więc one zagrożenie również dla organizmów człowieka. Już przy niskich dawkach wywołują one reakcje alergiczne, powodują śmierć albo obumarcie zarodkowe, uszkodzenie ropową marcie zarodka lub płodu oraz wpływają na stabilność materiału genetycznego. Innymi słowy, przejawiają one właściwości mutagenne, teratogenne, kancerogenne, embriotoksyczne i geotoksyczne. I co teraz? I teraz wchodzę ja, cała na biało i ratuję świat. No, może trochę przesadziłam. Wchodzę do laboratorium, ubrana w biały fartuch i próbuję znaleźć sposób na usuwanie tych związków. W tym celu podjęłam współpracę z naturą, a konkretniej mówiąc z grzybami. Jest to grupa organizmów o ogromnym potencjale, a jednocześnie wciąż bardzo niedoceniana. Mam nadzieję, że dzięki moim badaniom te statyki będą już tylko zbawieniem, a nie równocześnie zagrożeniem. Dziękuję.